W tym filmie pokażę Ci, jak szybko obliczyć sumę n kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego, czyli innymi słowy wyprowadzimy wzór na sumę n kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego. Więc tu mamy właśnie kolejne wyrazy ciągu geometrycznego. No, q do zerowej to jest 1, wobec tego tutaj ten pierwszy wyraz po prostu to jest a, czyli to jest a. No i w ciągu geometrycznym każdy następny wyraz powstaje przez pomnożenie poprzedniego przez q, czyli a plus aq, potem jest aq kwadrat i tak dalej, aż do aq do potęgi n minus 1, czyli w sumie tu jest n wyrazów kolejnych. No i tutaj z użyciem tego notacji, z użyciem znaku sumy to tak wygląda. Prawda? Suma od k równego 0 do n minus 1, a razy q do potęgi k tej. Może oznaczmy sobie to przez Sn, czyli Sn to jest suma n kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego. No i teraz istnieje wiele sposobów wyprowadzenia tego wzoru. No ja może użyję taki, że zobaczmy, co się stanie, jeżeli pomnożymy tę naszą sumę przez q, czyli przez ten iloraz. Czyli napiszmy, ile jest q razy Sn. Zobaczmy, ile to jest. No najpierw napiszmy to tak. Tutaj z pomocą tego znaku sumy, suma od, no tak jak było, od k równego 0 do n minus 1 jest a, no i każdy wyraz mnożymy przez q, czyli q do k tej razy q to jest q do k plus pierwszej, czyli tu będzie q do k plus pierwszej. No i zobaczmy teraz, ile to się równa. No albo też tutaj w tej notacji każdy z tych wyrazów mnożymy przez q, czyli a razy q. To nam powstanie aq. Potem aq razy q, czyli a razy q kwadrat. Aq do kwadratu. No potem będzie aq do trzeciej i tak dalej. I może wypiszę, prawda, ostatni wyraz będzie aq do n minus pierwszej. Jak go pomnożymy, to zostanie, może jeszcze przedostatni, to było a razy q do n minus drugiej. To będzie a razy q do potęgi n minus pierwszej. No i ostatni to będzie ten pomnożony przez q, czyli będzie a razy q aq i do potęgi n tej. Dobrze, teraz trzeba napisać plusy. Tu jest plus, tu jest plus, tu są trzy kropki, plus, plus. Tak, czyli tę sumę pomnożyliśmy przez q. Teraz zobaczmy, co się stanie, jak odejmiemy od siebie stronami te dwa równania. Czyli napiszmy, ile to jest Sn minus q razy Sn. No więc tak, popatrzmy, co się dzieje. Więc tu mamy a, pierwszy wyraz, no i tutaj nie ma a, czyli a zostanie. Patrzmy dalej. Tu jest a razy q, aha, ale tu też jest a razy q, czyli te dwa wyrazy się odejmą. Potem jest aq kwadrat, ale tu też jest aq kwadrat, więc to też się odejmie. I tak dalej. Wszystkie kolejne wyrazy się będą odejmować. Aq do n minus pierwszej, no też się odejmie z tym. Ale w tej drugiej sumie ostatnim wyrazem jest a razy q do n tej, którego nie ma w pierwszej sumie, więc on się z niczym nie odejmie, czyli zostanie. Czyli tutaj będzie minus a i q do potęgi n tej. No dobrze, no to teraz jeszcze a możemy sobie wyłączyć tutaj przed nawias i napiszmy, że to jest a razy 1 minus q do potęgi n tej. Teraz z lewej strony możemy wyłączyć sobie Sn, czyli mamy tak, Sn razy 1 minus q i równa się a razy 1 minus q do potęgi n tej. Teraz dzieląc sobie strony przez 1 minus q. No to nam się skraca i wreszcie otrzymujemy nasz wzór na sumę
n kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego. S n równa się a 1 minus q do potęgi n tej podzielone przez 1 minus q. No i to jest szukany wzór. Wzór na sumę n kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego. A jest wyrazem pierwszym i iloraz tego ciągu jest q, tak jak to było tutaj. No i teraz zobaczmy jakieś tam zastosowanie. Powiedzmy, że interesuje nas następująca suma. Chcielibyśmy wiedzieć, ile to jest 3 plus 3 razy 1 druga plus 3 razy 1 druga do kwadratu plus 1, 2, 3 plus 3 razy 1 druga do potęgi setnej, czyli w tej notacji sumą zapiszmy suma od k równego 0 do 100, 3 razy 1 druga do potęgi k tej. Dobrze, no i spróbujmy użyć tego wzoru. No, w przeciwnym wypadku, no jakoś tam żmudnie bardzo na kalkulatorze, pewnie udałoby nam się to policzyć, ale zajęłoby to całkiem sporo czasu. A spróbujmy użyć naszego wzoru, czyli a. No a to jest 3, prawda? A to jest 3, q to jest 1 druga, no i jest n. Ile jest tych wyrazów? No widzimy, że tu jest wyrazów, k się zmienia od 0 do 100, tu jest tych wyrazów 101, czyli n, które musimy tam użyć, to jest 101. To jest suma 101 kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego. Pierwszy wyraz jest 3, iloraz jest q, iloraz jest 1 druga. Wobec tego, używając tego naszego wzoru, to ma być tak, 3 razy 1 minus 1 druga do potęgi 101, podzielone przez 1 minus 1 druga. No teraz tak, 1 minus 1 druga to jest 1 druga i 3 podzielić przez 1 druga to jest 3 razy 2, czyli 6. Czyli to jest 6 razy 1 minus, no 1 druga do setnej to jest 1 przez do 101, to jest 1 przez 2 do potęgi 101. No 2 do potęgi 101 to jest bardzo duża liczba. Spróbujmy może na kalkulatorze zobaczyć, jak duża to jest liczba, tak mniej więcej. Czyli 2 do potęgi 101. No to to jest tyle. Ile tu jest cyfr? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 razy 3. 31 cyfr. No to na tą liczbę nawet nie ma odpowiedniej nazwy. No i jej odwrotność to jest właściwie, prawda, no 0, potem jest 30 zer i potem jest trójka. No to z dużym, z bardzo dobrym przybliżeniem to można uznać, że to jest 0 i z bardzo dobrym przybliżeniem ta suma jest równa 6. Teraz ona byłaby dokładnie 6, gdyby to była nieskończona suma takiego nieskończonego szeregu geometrycznego. Zamiast 100 byśmy tutaj mieli nieskończoność. No ale o tym, co taka suma oznacza i dlaczego ona byłaby właśnie 6, będzie w jednym z następnych filmów.